euch ausgerechnet, Himmler! Der treueste der Treue. Das ist der schlimmste Verrat von allen! Göring, ja. Dobra, witamy, witamy. Tutaj legendarny generał SVK wraz z drugim legendarnym generałem, hejterem. Przywitaj się. Machnij ręką. Dobra. Z nami przy stole jest gracz Krokietem Jestem. Witam, kurwa. Elo. Jakieś ochroniarze Sysmani. Arax. I Sarielow. Chcielibyśmy powiedzieć, że za 5 dni niecałe jest odpalane TNT na serwerze. My już mamy przygotowane mapy, różne plany, żeby wysadzić właśnie naszych tutaj wrogów, którzy są obok nas, a społeczni, ci co się zamurowali piaskiem. Za 5 dni znikną z serwera, zostaną zmiecieni po prostu z planszy. My przejmiemy serwer, cała mapa Craftcora zostanie przejęta przez właśnie Gildię Fart, Test Up i Plan. Au! Au! I chcielibyśmy zaprosić was na oficjalną konferencję z gildiami. Zapraszamy. Dobra, chciałem wam jeszcze pokazać 5 dni przed strzał ostrzegawczy dla tutaj Gildii Bet. Proszę o odpalenie armaty. Tak, był to strzał testowy, także uważajcie i nie podskakujcie tak do nas. Radzę uważać. Привет! Mój nazywam Krokiet. Ja powiedziałem tobie, że słuchy, zrywamy pakt. Ribbentrop słuchy i masz przejebane. Ara. Witam, z tej strony znowu ja, generał Swałka wraz z generałem Hejterem. Tak, jesteśmy tutaj z naszą małą armią. No jest to połowa naszej armii. Znaczy no nie połowa, tylko bardzo mała część tej armii. Jak widzimy jest tu typo, który ma Ender Chesta na głowie. Jakiś zmutowany, drugi co ma skrzynkę, nie wiem, drugi ma szkło na głowie. Tam stoją we trójkę geje, ale chcielibyśmy przekazać, że mapa napadu na Bedy i armaty, które mamy już przygotowane, są tak dopracowane, że nie ma bata, że oni nas przebiją pierwsi, ponieważ oni nie myślą, nie mają głowy, mózgu i wszystkiego w sumie. Mają tylko klawiaturę i lidera z depresją. Tak, i piasek na kuboidzie. I są aspołeczni, bo się odcinają od Craftcora. Suchy im zabrania wchodzić na nasze beczki. Mamy tam jednego kreta w gildii, który nam cały czas daje nowe informacje, co mówi Suchy. Między innymi zabrania im wchodzić do naszej fosy, wchodzić do nas na drzewkarkę. Gdy Suchy pada, mamy nagrania, jak bardzo krzyczy, gdy od nas pada i woła całą gildię, bo mówi, że mają degrada gildii, że mają lotkę. No Suchy, powiem ci, że jest to słabe zachowanie, bo uważasz się za jakiegoś króla swojej gildii, chociaż nie wiem, masz depresję i nie wiem, autyzm. Wiem, że tacy ludzie to trzeba ich specjalnie traktować, ale no uszanowałbyś swoich trochę członków gildii, bo jest ich bardzo dużo, a masz ich wszystkich tak naprawdę w pizie i wykorzystujesz ich do swoich celów. Odbijemy ich, spokojnie. Wypuszczamy was z niewoli, z getta. Dużo osób chce już do nas przychodzić do gildii, namawiamy i prawdopodobnie na dniach zostaniemy wpuszczeni do was do gildii w nocy, także Suchy, przygotowuj już, nie wiem, plan obronny, chociaż nie wiem, jak ty to przygotujesz, może ci Caritas Czerwony Krzyż pomoże, ale wątpię. Nie wiem, może szkoła numer 7 dla downów, nie wiem jak to będzie,
Ale, no nie wiem. To, teraz chcę ja przemówić. Chciałbym ogłosić to, że wszyscy członkowie Gildii Bad zostaną wypuszczeni z tego getta, w którym teraz żyją. Zostaniecie uwolnieni. Witam, witam, tutaj ja, znowu ja, legendarny generał gildii TSAP. Chciałem wam zakomunikować i powiedzieć wam o nowym tutaj, no nie wiem, gildyjnym posągu, może znaku gildyjnym, który został wybudowany i postawiony tutaj w powietrzu. On lata, jak można zauważyć, on w powietrzu. Tutaj ładny ten, ładny znak. Ktoś tam ma koronawirusa lub gruźlicę u kogoś, ale to nieważne. No i chcielibyśmy jeszcze powiedzieć dla naszych gildii bad. Chodź, kamerzysta. Kamera na mnie. Chciałem jeszcze powiedzieć suchemu, że dzisiaj jeden typ z ich gildii został zabity z łuku. I z kowadła. Właśnie przez naszego tutaj tego SS-mana tutaj. Tutaj proszę kamera na niego. Tak to on. Przedstaw się. To ja. To właśnie on. I ten. Tak. Tutaj jest Skytek. Jest. On jest Żydem. Nie, jestem suchy. To jest suchy, no i wypierdaj tam do siebie. Tu jest ten, tu jest SS-man. Idę obsować fosa. Daj głos. Widać? Kurwa, każdy jest bardzo grzeczny. I tu jest jeszcze kamerzysta, powiedz coś. Pozdrawiam, mamę, tatę i rodziców.